I kolejny tydzień i oczywiście dalej pada jak padało, więc pogoda niestety ta deszczowa nas nie opuszcza, chociaż mieliśmy jeden piękny dzień i to naprawdę nie ma co gadać, było 17 stopni, ale jak widać towarzystwo z parasolami idzie, ale idziemy! Okay. Także wędrujemy do domu w taką niefajną pogodę, no bo pada deszcz, to niefajne. Natomiast dzisiaj plan jest taki, że będziemy już działać też komunijnie, ale nie komunijnie u nas komunijnie, tylko jakby całą ekipą, strojeniem kościoła, czyli trochę pada deszcz, no. Czyli muszę dzisiaj się przejść w poszukiwaniu materiałów, które później właśnie będzie można fajnie wykorzystać przy strojeniu. Także no, mamy dzisiaj ambitny plan. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Dzień dobry kochani. Ja i mój pierdzielniczek na biurku zaczynamy dzisiaj kolejny dzień. Mamy dzisiaj środę. Oczywiście zaczynamy od śniadanka, żeby nie było. Natomiast muszę powiedzieć, że w końcu dzisiaj był pierwszy dzień, kiedy wstały dzieci o godzinie 7 rano i było jasno. I to było tak jasno, że nie trzeba było nawet zapalać światła. Więc bardzo, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że będzie tak już coraz częściej i coraz wcześniej, żeby się zmobilizować do tego, żeby wstawać troszeczkę wcześniej. Bo tak muszę przyznać, że ostatnio leciałam dosyć grubo, czyli o ostatniej porze, o której wiedziałam, że zdążę, czyli o 7 wstawaliśmy wszyscy rano, a jednak chciałabym wrócić do tego, żeby wstawać troszeczkę szybciej. Także ja zabieram się teraz za tutaj planowanie dalej komunii. Wyobraźcie sobie, że od wczoraj właściwie zmieniłam, nie, no dobra, kłamie, od przedwczoraj, zmieniłam całkowicie wszystko, co będzie na tej komunii. Zmieniłam kolor główny, na szczęście wczoraj rozmawiałyśmy z Anią, czyli z moją panią od tortów i od słodkiego stołu, która jest po prostu absolutną mistrzynią dla mnie. Naprawdę, ja niesamowicie doceniam osoby, które potrafią w torty. Ja nie mam do tego cierpliwości. Naprawdę przyznaję się bez bicia. Potrafię upiec ciasto, lubię piec, co jest dziwne, bo nie lubię gotować, ale bardzo lubię piec. Natomiast jeżeli chodzi o torty, no nie. To jest po prostu dwie głowy poziom wyżej niż ja. Więc no, na szczęście mam tutaj taką osobę, która trafia idealnie w moją estetykę, a to jest szalenie ciężkie, ale właśnie Ania robi mistrzowskie torty i zostawię Wam gdzieś w opisie właśnie jej Instagram. No jeżeli wejdziecie, to przepadniecie. Także proszę później nie do mnie z pretensjami. W każdym razie, zmieniłam właśnie kolor, więc wczoraj rozmawiałyśmy na temat tortu, na temat słodkiego stołu, jak to będzie wyglądało. Na całe szczęście właśnie Ania wpadła na taki pomysł, żebym się nie stresowała, że to kolorystycznie nie będzie pasować, więc dopiero jak mi przyjdą dekoracje, to wtedy będę jej wysyłać i będzie widziała właśnie, żeby dopasować jakoś super do tego ten tort. Także ja zmieniłam po prostu praktycznie wszystko, cały zamysł, tak jak miało być właśnie eukaliptusowo, miało być biel i zieleń, tak stwierdziłam, że to jest chyba kolor, który mają wszyscy. Więc chciałabym jednak dodać coś takiego, żeby ta komunia ich była wyjątkowa, więc zmieniliśmy to całkowicie. Plus jest tego taki, że jeszcze nie mam jako tako żadnych ozdób pokupowanych, dopiero je będę zamawiać, więc w sumie mogłam sobie na to pozwolić. No i wczoraj po prostu siedziałam i rysowałam, rozrysowywałam to wszystko i zostaje tylko problem taki, mianowicie nie mogę iść postroić tej sali sama, tylko będą mi ją stroiły kelnerki. Więc najprawdopodobniej będę musiała jeszcze albo to, co namalowałam, namalować jeszcze raz lepiej, z kolorami już im pozaznaczę, żeby one wiedziały, albo znaleźć coś podobnego na internecie i wtedy im wydrukować, żeby im pokazać, o co mi chodzi. Natomiast sama sala jest też bardzo ładna, my nie będziemy mieć całej sali, będziemy mieć tylko część wynajętą, no bo z ilości osób, które miała przyjechać, czyli z ponad 40, okaże się, że będzie najprawdopodobniej 20. Także no wiadomo, nie ma też sensu też restauracji, no nie chcieliśmy iść jakby pod górkę, czyli po prostu, że będą mieć jakby połowę krzeseł wolnych. Więc będziemy mieć tylko taką wydzieloną część. I co?
I ja zabieram się za śniadanie, bo znając życie, to pewnie będzie tak, że zajmę się za chwilę czymś do robienia i tego śniadania oczywiście nie zjem, jak ostatnio cały czas się dzieje, więc. Kochani, kochani, słuchajcie, dawno nie było, bardzo dawno nawet nie było holu żadnego takiego ubraniowego, więc Zara mnie po prostu swoim poziomem ekologii dzisiaj zabiła. Wysłała mi jedno zamówienie w trzech paczkach, ale zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy. I kilka tutaj rzeczy już mamy na komunie, to znaczy zobaczymy, czy się okaże, czy będzie to na komunie, ponieważ my... miesiąc przed naszą komunią idziemy też na komunię jeszcze jako goście, więc stwierdziłam, że no coś za coś i trzeba po prostu jakoś te wydatki rozplanować, więc zobaczymy, czy coś tutaj znajdziemy, że już, Henry, czy ty tam siedzisz bezpiecznie? Już mam tutaj pierwszą sukienkę, pierwszą opcję. Jeśli chodzi o długość, to jest ona bardzo krótka, ale to tak chyba wszystkie te sukienki z Zary mają, gdzie ja przy moim 160 cm mam je tak ledwo zakrywające pupę, więc nie mówię nawet, co mają powiedzieć dziewczyny, które mają troszeczkę dłuższy tułów, więc te sukienki kończą im się jeszcze wyżej. Okej, tutaj mamy buty. Coś takiego. Tu mamy taki piękny, kobaltowy żakiet. Ładnie taliowany jest tutaj z tyłu. Ze złotymi guzikami. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy drugą sukienkę. Aczkolwiek już widzę, że chyba nie za bardzo. I szczerze powiedziawszy, ja z Zarą mam ogromny problem, bo teraz zobaczycie to. Wszystkie sukienki, które pozamawiałam, zamawiałam w rozmiarze M. Ze względu na to, że jak mam eskę, no to jakby pewne części ciała mi się tam nie mieszczą. I dajmy na to, zobaczcie, tutaj mamy tą emeczkę. Wiadomo, że ona się będzie, no chociaż nie wiem, czy ona się będzie rozciągać. A tutaj mamy marynarkę, która jest w rozmiarze S. Więc jakby trafić w Zarze na rozmiar, to trzeba naprawdę, to jest chyba gorzej niż w totolotka. I tutaj mamy coś takiego i tą sukienkę właśnie widziałam jakby w komplecie z tą marynarką. I kurczę, czy to jest, no jest to, kolor jest to ten sam, natomiast to jest inny materiał i on trochę inaczej odbija światło. Zobaczymy, będziemy przymierzać i ostatnia paczka. Okej, tutaj mamy bluzę dla Zuzy. Tylko strasznie duża ona jest. Jaki to jest? 130 rozmiar. Taka zwykła z kapturem. Ostatnio jest jakiś straszny szał na bluzy z kapturem i wszystkie moje dzieci po prostu non-stop wychodziły w bluzach z kapturem. Tu mamy takie zwykłe jeansy. Zobaczymy. Strój kąpielowy. Ja wiem... Kto kupuje na początku wiosny, jeszcze nawet nie ma strój kąpielowy, ale Zuzia zaczęła chodzić na basen ze szkoły i okazało się, że ten strój, który ma takie ładne z Adidasa, to jest jej taki trochę tutaj ciasny, więc stwierdziliśmy, dobra, zobaczymy coś innego. I tutaj mam hit. O, czyli przyjdzie jeszcze jedna paczka. O, no to świetnie, bo kupiłam sobie koszulkę
z długim rękawem. Po przejrzeniu całej mojej szafy stwierdziłam, że właśnie tego basicu mi brakuje. To znaczy nie mam koszulek właśnie z długim rękawem. Z krótkim mam mnóstwo, natomiast takich z długim właśnie na taki okres przejściowy, że jeszcze nie do końca ta krótka jest dobra, a też chciałbyś już ubrać jakąś cieńszą kurtkę, no to właśnie brakuje mi czegoś takiego pomiędzy. I kupiłam koszulkę, która jest po prostu, ja już to teraz widzę, jest świetna. Ma troszeczkę elastanu, bo się fajnie rozciąga, ale jest praktycznie chyba w 90 czy 95% bawełniana. Jest naprawdę gruba, jest taka konkretna, więc myślę, że będzie się też fajnie układać. I właśnie tą koszulkę kupiłam w wersji białej i jeszcze w wersji w paseczki. Ja co prawda miałam jedną taką koszulkę właśnie z długim rękawem w paski, natomiast ona nie była biała, tylko ona była bardziej kremowa. I też ją bardzo lubię, natomiast więcej śmigam w niej jakby po domu niż gdzieś tam na wyjście, bo jednak dużo bardziej podoba mi się ten kontrast białego z na przykład czarnym czy z granatem, niżeli właśnie takiego kremowo-żółtego. Tutaj mamy drugie te same spodnie co te. To są takie zwykłe, klasyczne mom jeansy. Ja naprawdę kocham te spodnie, czuję się w nich najlepiej, więc zobaczymy jak one będą leżeć, czy zostaną, czy nie. I mam drugą parę butów, bo ja nie wiem, ja już nie wiem, gdzie ja mam po prostu te buty wkładać, ale ja kocham po prostu buty. Chociaż też nie wiem, czy zostaną, bo tak patrzę tutaj teraz na te z tymi kokardkami i wiecie co? Nie wiem, czy nie będą mi te kokardki przeszkadzać, jeżeli chodzi o to, że jak będziemy stać, to nie będziemy mogli jakby nóg trzymać tak blisko siebie, tylko tak trochę jak kaczki, żeby, wiecie, żeby to się nie skrzypiało. Natomiast zobaczymy. Bardzo ładna wysokość obcasa jest. Wydaje mi się, że będą naprawdę bardzo wygodne. Jeszcze zobaczymy oczywiście jak to, chociaż ja mam dwie pary już też z Zary, takich butów właśnie na pięcie tylko z tym paseczkiem i one są bardzo wygodne, natomiast na niższym obcasie. Ten wydaje mi się gdzieś chyba około 8-centymetrowy. Tu chyba Zara nie pisze, ile one mają. Natomiast wyglądają bardzo zgrabnie, wyglądają na pewno na wyższe, ale wydaje mi się, że będą mega wygodne. A tutaj mam takie balerinki, właściwie to nie są balerinki, właściwie to są Mary Jane, więc mamy takie właśnie buciki, tylko że na obcasie z paseczkami też, czerwone. No cóż, no ja kocham kolor czerwony, natomiast to, co mnie przeraża w tych butach, one wyglądają strasznie niezgrabnie. Strasznie tak, takie długie są jakoś, więc zobaczymy jak będą wyglądać na nodze. Teraz już pewnie nie zdążę, bo muszę za chwilę lecieć po dzieciaki. I tutaj mam jeszcze dwie pary jeansów. I coś tu jeszcze? I coś tu jeszcze? A co tu jeszcze? A, dobra, to tutaj mam jeszcze też dla Zuzi. Takie niby skiny, ale przy jej pupie i szczupłych nóżkach to raczej nie będą skinny, to będą takie, powiedzmy. I tutaj mam jedne też właśnie takie a la mom jeansy. Nie no, one są strasznie szerokie, ale zobaczymy. No, dziewczyny mi lecą ostatnio z centymetrami w górę mega szybko i całe szczęście, że mam trzy dziewczyny, więc te takie basiki mogę po prostu przekładać tylko z półki na półkę. I ostatnio właśnie w niedzielę robiłam taki przegląd. To okazało się, że wszystkie spodnie od Bianki już pasują na Zoję. I jakby automatycznie też Bianka przejęła praktycznie wszystkie spodnie od Zuzi. Zuzi pasują na tyłek, na długość, bo na tyłek to jak na tyłek, ale na długość pasują tylko jedne spodnie. Więc stwierdziłam, no dobra, chyba czas jest na wymianę. I to jest fajne, jak się ma dziewczyny, chociaż też wiele osób mi właśnie mówi, o, bo ty masz spoko, bo możesz kupić jedną rzecz. No mogę, ale też nie wszystko, bo bardzo często jest tak, że rzeczy takie typowo sezonowe, no to już odpadają ze względu na to, że Zuzia urodziła się na zimę, urodziła się w jesień, przed samym sezonem zimowym, a dziewczyny z kolei urodziły się przed samym sezonem letnim, więc jakby troszeczkę mamy rozjazd i jeżeli chodzi o jakieś buty zimowe czy coś tam, no to niestety zazwyczaj trzeba kupować, bo akurat właśnie nie pasują te, a później jak już się zaczyna ten sezon, to one są za małe. I tutaj mam też takie trzy basiki właśnie z długim rękawem. Mamy taki kolor miętowo-zielony, mamy kolor, który się wydawał biały, ale wychodzi na to, że jest szary, chociaż wy go pewnie też widzicie jako biały, ale on normalnie na żywo wygląda jak szary i mamy taki lilakowy. Czyli w sumie dobrze, bo to jest ulubiony kolor Zuzi. I czy to jest tyle? Nie, mamy jeszcze spineczkę,
która stanie się wiralem na Instagramie, bo widziałam, że naprawdę mnóstwo dziewczyn ją kupuje i to jest właśnie spinka do włosów z działu dziecięcego. Taka klamereczka i ma ona tutaj i z jednej i z drugiej strony kwiat. No jako, że moje dziewczyny ostatnio chodzą w takich klamerkach właśnie bardzo często, no to gdzieś tam na pewno, no to na pewno się przyda i z tego na pewno nikt nie wyrośnie, więc jakby to by było na tyle. Nie no, zobaczcie, jak odpijam je tutaj, to właśnie chodzi mi o to, że faktycznie trzeba by w nich było stać, o, w taki sposób. A dla mnie to jest strasznie nienaturalne, ponieważ ja zazwyczaj jak stoję, no to raczej stoję w taki sposób, więc tutaj no jakby ta jedna kokardka nachodzi na drugą, więc wydaje mi się, że no nie, naprawdę są mega wygodne, bardzo ładnie się tutaj ten paseczek trzyma, naprawdę ta stopa, mimo że pracuje, to nic tutaj na mnie odchodzi. No ale no nie, strasznie to jest denerwujące. Jeszcze może jakby to był jakiś taki materiał troszeczkę delikatniejszy niż taka skórka, no to by to wyglądało troszeczkę inaczej, natomiast w takiej opcji no, no nie, niestety. Z całą moją miłością do butów i kokardek, no to niestety nie, idą do zwrotu. A te czerwone z kolei prezentują się tak i muszę przyznać, że kurczę, no dobra, faktycznie, moje palce kończą się tutaj, tu mam dokładnie duży palec, więc jakby tutaj ta przestrzeń jest cała wolna. Cieszą się moje haluksy na pewno, że nie trzeba ich tam dociskać, zresztą jak widzicie, tutaj mi się już zaczynają palce, więc one faktycznie są takie troszeczkę większe, natomiast są mega słodkie. Muszę iść do lustra zobaczyć, jak one wyglądają, natomiast na nodze wyglądają mega słodko. Widzę je po prostu, wiecie, z takimi skarpeteczkami, jakąś spódniczką czy z czymś takim. Mega urocze, naprawdę. Słuchajcie, kochani, jak poznać starość, kiedy przy porządkowaniu ubrań nagle coś ci tak strzela w plecach, że nie jesteś w stanie wstać z podłogi? To jest straszne, nie mogę się nawet śmiać. Po prostu tak mi strzeliło w kręgosłupie, że nie jestem w stanie wstać. Znaczy to i tak już jest świetnie, bo przez pierwsze pół godziny to po prostu leżałam na podłodze. Dziewczyny to tutaj już się podzieliły rolami, także nie muszę się przejmować. Nawet jakbym umarła, to wszystko będzie okej. Okay. Zuzia już stwierdziła, że zostanie mamą w tym domu. Także dziewczyny już mi tutaj przyniosły wodę, słodycze, żebym jednak miała poziom tego cukru dosyć wysoki, ale nie jestem w stanie się podnieść z podłogi. To jest po prostu straszne. No czas chyba wrócić porządnie do ćwiczeń takich rozciągających, bo naprawdę starość nie radość, nie? Także tak, było mi trzeba po prostu takiego przymusowego półgodzinnego leżenia na podłodze i odpoczynku, żeby można było działać dalej, ale nie, nie martwcie się, już jedną ręką próbuję tutaj, o, nie mogę się dalej wygiąć niestety, w każdym razie jedną ręką próbuję już tutaj dalej ogarniać, także żeby nie było, praca trwa. Także kochani, tak to się skończyło, mamy godzinę 18:40, tutaj w tyle leci Morderstwo w Orient Expressie, a ja właśnie siadam do łóżeczka, bo no niestety nie jestem w stanie zrobić tak naprawdę żadnego kroku. Tak chyba właśnie dzisiaj spędzę resztę dnia, już leżąc, coś tutaj jeszcze dorysowując. Oj, 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 oj. No, także pewnie mi teraz z dobre 20 minut zajmie jakoś ułożenie się. No i na pewno będę sobie tutaj oglądać i muszę przyznać, że już oglądam to trzeci wieczór i nie potrafię tego skończyć. Nie, że to jest takie nudne, tylko po prostu za późno to załączam i niestety idzie to w takim żółwim tempie, więc wolę to wyłączyć i się wyspać, jeżeli oglądać. Dzień dobry.
dzień dobry kochani, witam się z Wami w piątek i oczywiście jako, że udało mi się w końcu trafić na jakiś taki dzień, że faktycznie mamy to święto i tego samego dnia będę wrzucać, to chciałabym przede wszystkim wszystkim moim cudownym kobietkom tutaj złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrówka, bo ono jest najważniejsze, spełnienia marzeń, bo one nas tak naprawdę w życiu napędzają i mnóstwa, mnóstwa miłości wokół Was, czy to tej takiej romantycznej, czy tej platonicznej, czy tej od dzieci do dzieci. Życzę Wam, żebyście były szczęśliwe, zadowolone i uśmiechnięte nie tylko dzisiaj z okazji tego święta, tylko przez cały rok i przez całe życie. Proszę bardzo, wymyśliłam sobie, że też zrobimy tutaj coś dla dzieci, ażeby im się nie nudziło, więc wydrukujemy tutaj no chyba 10 sztuk takiej kolorowanki, wykreślanki, żeby miały co robić w razie, w najgorszym przypadku, gdyby padał deszcz. Także bawię się teraz właśnie w wykreślankę. Nie sądziłam, że zajmie mi to tyle czasu i tyle energii, żeby właśnie wymyślić coś takiego. Tutaj jeszcze mam pomysł, żeby była jakaś krzyżówka, więc jeszcze muszę stworzyć krzyżówkę.